Jest to już kolejny obiekt na mojej drodze dzisiaj. Czwarty zresztą. A tu się zachowały jeszcze oryginalne kafelki, coś niesamowitego. Najprawdopodobniej po drugiej stronie światło nie działa. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jestem w takim pewnym miejscu, które kiedyś było gorzelnią, a teraz obecnie jest w ruinie. Czyli witamy w gorzelni. Tam jest duży komin, do którego nie wejdziemy, ponieważ jest niebezpieczny. Drabinka niezbyt dobrze wygląda. Spotkałem tutaj już jakichś ludzi, którzy szukają miejsca na zdjęcia. Ja sobie tylko przygotuję latarkę i będziemy szli dalej. Jest to już kolejny obiekt na mojej drodze dzisiaj. Czwarty zresztą. Z czego do jednego udało mi się wejść. Jeden udało mi się sfotografować, a pozostałe zburzone. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Dobra, to lecimy dalej. Więc obiekt ten był gorzelnią. Nie wiem, w którym roku został on zamknięty. Najprawdopodobniej lata 90., które są latami, które zawsze kończą działalność tego rodzaju obiektów w Polsce. O kurczę, tutaj coś się zawaliło. Dobra, a my będziemy mykać na górę, czy najpierw na dół? Dobra, mykamy najpierw na dół. Zobaczymy, co kryją piwnice. Dosyć strome schody. Tu mamy dół piwnicy. Tu się znajdowały nam najprawdopodobniej zbiorniki do dystylowania, ponieważ tutaj produkowano alkohol. Na moje oko obiekt jest z początku XX wieku. A tu się zachowały jeszcze oryginalne kafelki, coś niesamowitego. Także jestem w drodze, jestem już którąś godzinę w drodze i miałem wracać. Byłem w takim miejscu, gdzie były elewatory zbożowe, ale niestety nie udało mi się tam wejść. Szkoda. No, obiekt, który był generalnie remontowany. Tu obeszliśmy całość. Mamy magazyny. I będziemy w takim razie zbliżać się. Także trochę mi tu czasu zajęło, zanim tu dojechałem, ale jestem. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Nie wiem, czy są gdzieś schody do góry. W którymś miejscu. Prawdopodobnie po drugiej stronie światło nie działa. Dobra, będziemy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. To było takie ładne wejście. Ja wdrapałem się przez okno. Dobra, szli do góry teraz. Schodkami. Jest tu trochę pięter. Trochę wysoko tu jest. Tam zwiedzają inni ludzie, których tu spotkałem. Totalnie obcy. No proszę. Pieniądze. 20 groszy. Proszę bardzo. Mamy kasę. Wezmę sobie na szczęście. Nie. Nie bierzemy na urbexie, zostawiamy.
do potencjalnych znalazców. Tu mamy widok z góry. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy na samej górze. Nie wiem, czy jest wejście na dach, zaraz zobaczę. Prawdopodobnie nie. Jesteśmy na drugiej kondygnacji. No, tamci sobie trochę rozmawiają. No, ale spróbujemy jakoś. Tu jest syp zbożowy. Widzę, że to zboże zsypywano. Najprawdopodobniej. Oj, tam można nieźle wpaść. No, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Z tej strony dużo dziurek, dziureczek, trzeba uważać. I taką fajną przepaść. Jakieś dwa piętra w dół. Także trzeba będzie uważać. Tu będziemy mieli koniec pomieszczeń na górze. Jeszcze doczytam odnośnie historii tego obiektu. Widok z okna. Fajne pola. Dobra, zobaczymy, co w tym pomieszczeniu obok. Jestem ciekaw, co tu znajdziemy. Jest puste pomieszczenie, w którym są jedynie meble. Czyli nic szczególnego. Ale chyba następne piętro nie ma się jak dostać. Nie. Tu jeszcze tylko zerkniemy sobie. A są tu te pomieszczenia, w których już byliśmy. O, coś tu nieźle wali. Także myśmy tutaj już byli. Trzymajcie się w następnej eksploracji na kanale Urbex Ubexik. Trzymajcie się. Cześć.